Hej, czyli witam Was bardzo serdecznie w Żetelon Tarp, w trybie przetrwania w naszej kulinarnej podróży pana Spencera, gdzie ostatnio skończyliśmy. I ja tutaj nie zdążyłam się wysłać, ale mieliśmy jakąś aktualizację i widzę, że poszukaj w kopalni Langston pozostałości po Rüdigerze i jego projekcie. Aha, czyli według tego, co mi się tutaj wydaje, to teraz nie trzeba ukończyć pierwszej opowieści, a teraz mamy drugą. Spoko, fajnie. To w sumie dobrze, że są rozdzielne, bo to tak czasami długo schodzi, żeby to zrobić. No ale mnie to tam nie przeszkadzało. Fajnie byłoby poznać zawsze od początku, co i jak. No ale dobra, ja tu jeszcze mam coś. Było coś tyle, no właśnie nie wiem, czy myślę, że jeszcze pośpię trochę. Nie, nie chcę groty, tylko podłożyć tutaj, kiedy zgaśnie. To nie wyspałam się nic praktycznie, miałam spać troszkę więcej, ale widziałam, że jakaś aktualizacja. W sumie już wcześniej w odcinku tam widziałam, że coś do zaktualizowania było. Skończyłam nagrywać. I także teraz dopiero on to pokazuje. No nie spodziewałam się tutaj żadnej aktualizacji, nic tam nie słyszałam. Ale widzę, że już coś się zmieniło. To opowieść. No dobra, nie będę chodzić w kółko, może tylko... czy ja mam tutaj godzinę do spania? Nie. Dobra, to może... Skoro już nie ma, to może... No nie wiem, czy wrócę tutaj. Zależy, gdzie ten bunkier jest, to może chodźmy go znaleźć. Nie będę chodzić tam z powrotem. No właśnie, przecież potrzeba pochodni. Jak będę się bronić? Zapomniałam. To, że mam groty, to jeszcze nic nie znaczy. Potrzebuję pochodni. No myślę, że damy radę nawyciągać ich trochę. No tak, dobrze. Wybieraj well jakieś fajne. Nie, nie, nie. O, właśnie takie. Są idealne. Okej, okay, troszkę gorsze, ale może być. Schowajmy. No, pełno węgla tutaj do rysowania będzie. Sporo się tutaj paliło. Ale wezmę sobie sporo tych, myślę, pochodni. Dobra, jeszcze jedną sami. Tak, jesteśmy przeciążeni, mamy za dużo jedzenia. To już tam zostawimy, niech się dopali. A ja, zanim mam jeszcze tutaj ładną pogodę, powinna sobie poszukać tego bunkra. No tam jeleninkę mogłabym postawić, ale czy ja się wrócę tędy, to nie wiem. Może gdzieś tam przejdziemy. Chociaż, no... Sam to się ciężko wydostać, bo tam łatwo wpaść. Dlaczego my zawsze musimy być tacy przeciążeni? Nie wiem, czy to w stronę wieży, czy nie. Tam było. To było Will. No, zobaczymy. Może po przeciwnej stronie wieży? Dobra, zerkniemy tam. Może coś się będzie. No jak tutaj ta wyszła, ta aktualizacja, to mi się przypomniało właśnie o rosołku, bo tam sprawa była grubsza z tym rosołkiem, że one się połączyły, bo wcześniej były tak rozdzielnie, że było jeden, było chyba cztery się gotowało te rosołki. No i z tego wyszedł taki ciekawy błąd tam, że jak się nagromadziło tych, dodawało się do stosu kolejny rosołek, to im się tam zwiększały kalorie. Także im więcej rosołków, to tym więcej kalorii miały. W sumie ciekawe. Już teraz zrozumiem, dlaczego mamy połączone tutaj rosołek i resztę innych rzeczy. Panie Wiczku, to tutaj ten bunkier jest? Właśnie nie, w drugą stronę, ale tak. Czy wie, że on był?
Miał być gdzieś za Spencerem, ale tu nie widzę, ale może tam jeszcze będzie. A panie Wieczku, daj pan spokój. Ja bo już myślałam, że coś by się tam stało, ale nie, no dobra. Zobaczę tam wyżej, może jeszcze będzie. Widzę, że kolejna łania. Masakra, ile tego tu mamy. Gdzie nie przejdę, to jest łania do jedzenia. No nigdy nie zginę z głodu. Nie, czy tutaj ten bunkier, czy tam gdzieś? To nie jest to takie izolowane miejsce, ale... nie widzę jak na razie niczego tutaj. To wygląda jak bunkier. Nie wiem, mówiliście, że za Spencerem, ale... O, a nie, czekajcie, chyba jest, jest? Okej, dobra, trafiłam. Bo właśnie wydawało mi się, że tam przy wieży, za tą drugą stronę. Och, ciekawe, czy będziemy mieć szczęście tym razem, Will. Czy będziemy dalej błądzić, sprawdzać kolejne bunkry. Ohoho, proszę być pełnym. Byśmy już mieli ten... trudne do zdobycia przepis. No to trzymajcie kciuki. Kciuki w górę może akurat będzie. Nie. Hope nobody needs this anymore. Ja też czuję, że... O, czekoladka. No tu nie jest aż takie puste. Mi to by najgorsze, tam nic nie było. By jak przynajmniej jakimś ciastkiem i bandażem poratowali. Nie jest źle. Zawsze może być nic. No fajnie. No. Spoko miejsce, jak już nam zabraknie drewna. Można pospać u Spencera. No dobra. Liczyłam, że coś będzie, ale widać... same puste odkrywamy. No ciekawe, czy wylosowane już mamy, który jest pełny, a który pusty, czy dopiero, tak nie wiem, za którymś razem, albo trzy ostatnie będą pełne. Miejmy nadzieję, że nie. Tu ja muszę sobie przypomnieć, czy ja tam, jak odkryłam Milton bunkier, on był pełny czy pusty? Nie pamiętam. Jak to było, to bardzo już... Tak wiem, tutaj też mam jeleninkę. No może byśmy zjedli coś z naszych zapasów. Chociaż jak częstują. Żeby tam nie skosztować. No, właśnie nie wiem, czy mi wystarczy. To światło. Co chwilę możemy gotować. O, już Will. Okej. Okay. Spokojnie, tych piórek to... zaczęsienie. No w sumie sprawdziliśmy bunkier. No to moja tutaj wyprawa... to znowu okazała się... mało... owocna. Panie Wieczku... co ja mam poradzić teraz? A dlaczego tak coś nie jest jeść? Pochodnia mi zjeżdża. Dobra, okej, Will. No i co? Przyszliśmy tutaj specjalnie do pana Spencera. No chociaż tyle, że porobiłam groty. To tyle by było z tego dobrego. O, mogę zabrać. No, wyciągał. Wyturlają. Zapalaj, Will. Po pierwsze, ścigamy się z pochodniami. No dobra, tam wiem, że nie mam po co iść, bo tam będzie ciężko się wydostać, chociaż... nie, to nie. Ale kojarzę jakiś taki łuk. Tam zaraz był niedźwiedź, bo... polowałam we mgle na niego. Także... no, nie miałam wyjścia, bo wyszedł nagle. Nie wiedziałam co, no to wiadomo.
Upolowałam go, ale teraz no może być nam ciężko. Raczej powinnam chyba zjeść to mięso. Dobra, to może tam do tej chatki podejdę. To zrobię sobie ognisko i przeczekamy. Właśnie, tam jest pęcerze. Ja muszę tutaj zostawić. Nie. Nie mogę zostawiać. Dobra, tutaj stanę gdzieś. Wyrzucę. No przecież mamy młot. Ja mogę tutaj zrobić rozdrobnione żołędzie. No i pięknie. Do jednego ciasta będą. Dobra. Ja myślę, że... O, skorup to już rośnie. W fazie końcowej jest. Ile mamy? 70 już? 97. O, dobra. Porzucę tutaj, żeby się wyczerpało. Porzucę tutaj młot, bo mi jest niepotrzebny już. No poza tym, że rozdrabnianiem tych żołędzi, ale nie mam więcej. Także możemy jeszcze pozbierać, bo tam chyba do dwóch potrzebne było przepisów. No oczywiście musimy zobaczyć, musimy uzbierać odpowiedni poziom, żebyśmy mogli je zrobić. Jak sobie wyglądają, jak smakują, to chyba raczej Will oceni. Co tam daje? No w sumie co dają, to nie widzimy. No bo mogę tutaj ognisko zrobić. Tutaj. To od lupy można? Można nawet od lupy, ale... Mamy pochodnie, to zróbmy. Pochodni. Widzicie, co chwilę nam się tutaj zatrzymujemy. O, ja to rób tam. Nie chcesz pochodni rozpalać. Chociaż nie czekaliśmy długo, od razu już zdecydował, że nie uda się. W miarę okej miejsce, myślę. Nie wiem, jak tam wiatr. Ale przynajmniej z jednej strony powinno nas osłonić. Okej. To możemy dodać węgiel. Myślę, że damy to. Nie, no, ja tam więcej węgiel. Tak się dość długo smaży. To moje mięsko. 40 minut. O, to musimy też niech się szybciej zrobi pewnie. Cały czas jemy jeleninkę. No pięknie. Dobra. Zgaśmy na razie. Poszukajmy coś tutaj ciekawego. To za ciekawe. Mamy taki. To już lepiej. No, widzicie, znowu kawałek mogę tam wycinać, ale... Myślę, że się najemy. A, dobra, jak już palę tutaj więcej, to... No, zobaczcie, no, pełno mięsa. Musimy jeść mięso, bo nasz korbut wtedy rośnie. Tylko ja chciałam się teraz przemieścić do trapera i... No musiał uważać, że to że mi się pojawi. Tam już tutaj przyspieszyć właśnie tą podróż do trapera. Tam sobie zabiorę sprzęt mój. Nie będziemy cały czas zachodzić bez broni. Chociaż możemy, no widzicie, no jakoś to tam można sobie poradzić bez tego. No ale chodzenie ciągle i trzymanie tam ileś tych pochodni, to już nam daje obciążenie i zabiera nam tutaj chyba więcej z jedzenia i z energii, także no jak nie mamy broni, to wiadomo, dobry sposób, żeby sobie odstraszać wilki, no ale tutaj jesteśmy na poziomie prześladowcy, to raczej jesteśmy agresywni.
Chociaż nie zawsze wiadomo, to tam nie trzeba atakować. Czasami jest lepiej ominąć, jak tam jest niepotrzebne, tę skórę ściągać i w ogóle. Że tak możemy się za darmo tutaj nieskończoność bronić właśnie z pochodniami i kamieniem. Także nigdy nie zabraknie ochrony. Amunicja i tutaj brzuski, klony, to mogą się nam skończyć. Jeśli będziemy na bardzo długo grać. No mi się jeszcze nie skończyły nigdy. Nie miałam aż tyle dni, żebym czuła ich brak. Żeby trzeba było myśleć, jak tutaj to zrobić. Damy sobie tutaj może wykopać jakiś dół w końcu. Można tu łowić? Można, ale nie taką dziurę, żeby... Tak to nie. Tak to nie łowimy. Okej, okay, mamy duży kawałek zrobiony. Tam jeszcze został kolejny. Czekaj, to jest usmażą? Coś miał. A, wyrzuciłam. Dobra. Wędrowało. No to już. I mały, no dobra. Nic tylko. Teraz wyjść z tego terenu. No, myślę, że tutaj jeszcze przebiegniemy razem do torów, a później już szybko przebiegnę. Tylko nie wiem, czy mi się szkorbut nie włączy, ale chyba jeszcze mamy jeden dzień. Myślę, że więcej tam do zapory mi czasu nie zabierze. No ja bym użyła tutaj strzygiwacza, to bym szybko mogła dolecieć. Jak się czasami śpieszę i chcę szybko przejść, to użyłam strzygiwaczy. Jeśli mam ich dużo. No wiem, że nie powinno się ich raczej w taki sposób wykorzystywać. No ale to dobrze, szybciej. My możemy biegnąć cały czas. A tutaj chyba dwa strzygiwacze potrzebne są, żeby przebiec. Dobra. Zjemy do końca, ale chyba jeszcze coś zostanie nam. Okej. Okay. Zapalamy. Idziemy dalej. Chyba tam sporo, jeszcze 5 tam. Więc spokojnie zajdziemy. No dobra, i tutaj było tym mostkiem przejść, tak? Jakbyś naokoło. No dobra, to teraz chyba najbliższy bunkier mamy w Wesołej Dolinie. Też nie, czy po nowej zatoce też jest? O, chyba nie. No ale teraz idziemy w stronę zapory tam. No ale to ja już przyspieszę, żebyśmy nie tracili na to czasu. Tam raczej będę się starać unikać wilków, to tam nie znam się. Chyba nie stanie. Co prawda nas tutaj zaatakował niedźwiedź, ale myślę, że nie było nic mowy o niedźwiedziach, także jeszcze dalej mamy to wyzwanie. Tylko złom. No wiecie, można po prostu złomu znaleźć. Mogę tam zabrać. O, jeszcze przewody. No dobra, to zataskam do trapera. Dobra, czy ja to mogę jakoś tak sensownie przejść? To mi się wydaje. O, tam jest kopczyk jeszcze. Zielony kopczyka, okej, okay, to wygląda, jakby się dało. I tam zaraz czerwony wagon. O, tylko 3. To tak mało. Ja słyszałam, że tutaj ludzie się zastanawiają, czy tutaj te kruki, nie, jak się pojawiają, to będzie zmiana pogody, że to sugerują właśnie. Sugerują zmianę pogody, ale nikt tam nie udowodnił tego, że nie wiadomo. Ja to się zastanawiałam, czy możemy je ustrzelić, bo ja tam czytałam, nie pamiętam, gdzie to było napisane, czy można je upolować. No ale nie widziałam, żeby ktoś to zrobił. Okej, okay, widzę, że tutaj kolejny. O, ciekawe. Ciekawe, czy ktoś znalazł wszystkie. Jest 165, tak? To sporo. Bo
sporo szukania. Dobra, w którą stronę ja się mam kierować? Tam. Tam jest wieża. W sumie mogłam sprawdzić na wieży, czy czegoś nie ma. Skoro już tu byłam. Okej, tam są czerwone wagony, to jakoś bardziej w tamtą stronę. Czyli na lewo od czerwonych wagonów. A może zapamiętam kiedyś. I następnym razem, jak będę szukać Spencera, to trafię lepiej. Okej, czy tu się da w ogóle przemknąć? No nie wygląda, ale być może. Okej. W miarę jest ładna pogoda. Bo tak zimno się wydaje, co nie? Biegnij, biegnij. Już myślałam, że padniemy, mamuśku. Jesteśmy dość obciążeni, ale że biegłam, się udało. Uch. To nie, trzeba pośpiew w czerwonych wagonach, Will. Przynajmniej tak na chwilkę, żeby zapisać. No bo to tu już mamy zbadane. Czy musimy teraz iść na kolejne tereny? Tam troszkę mamy przejściowych też, żeby się do nich dostać. A w sumie mogłabym iść do ponurej zatoki, ale ciężko by nam było później wyjść, bo ostatnio jak tam byłam właśnie od strony tutaj opuszczonych torów, to nie było tam dyny w górę i no nie dało się wyjść. Trzeba by było wrócić tak samo. Ja bym chciała już tam się przenieść dalej, także idziemy od strony przełęczy. Byśmy mogli tam zejść w dół. No myślę, że tam jakaś lina się trafi. Zawsze coś tam było. Nie musiałam z innych terenów zabierać żadnej. Liczę, że gdzieś tam po drodze znajdziemy linę i sobie ją zawiążemy i będziemy mogli już chodzić w tom i z powrotem. Okej, zobaczcie, kolejny jeleń tam leży. Właśnie, żeby wilk nie ciągło do nas. Tu jeszcze kawałek. To jest to? A jeszcze nam zostanie chyba. Na pewno jeleniki nam tutaj wypada. Znowu tam leży. Także nawet bez broni tam radę. I tu nawet są pootwierane, także dosłownie bez broni można przeżyć. Pochodnią i kamieniem. Całą grę można. Tak, można tak żyć cały czas. I szukać truchła. Tylko, że na intrudzie to pewnie tak często nie występują. Po drugi kawałek i to jeszcze podwójnie czasami obok siebie. Jak nam się tam zdarzyło w Milton. Tak, i znowu do tych czerwonych wagonów. Już chyba drugi raz to, nie? Raz jak się tutaj pojawiliśmy, drugi raz hipotermią. Teraz trzeci. No ta mapka nie jest zachęcająca, bo tutaj łatwo można wpaść i dostać do hipotermii, ale no tym razem uważałam lepiej, choć było blisko, już prawie tutaj. Myślałam, że już wpadniemy, ale nam się udało. Właśnie tu jest gdzieś, tam jest tamta wieża, jest do naprawienia. Ale teraz widzę, że nie trzeba robić pierwszej opowieści, żeby można było iść poznać drugą. Ciekawe. No nie wiem, zawsze mi się wydawało, że by miało głębszy sens, gdybyśmy musieli iść tą pierwszą, no ale nie wszyscy mają czas, żeby za każdym razem robić, myślę, tą pierwszą, bo ona jest mimo wszystko dość wymagająca czasowo, bo trzeba tam sporo pochodzić, żeby zrobić. Także myślę, że jeśli nam się podoba na przykład druga opowieść bardziej, chcemy sobie ją zrobić, bo tam jakieś nagrody na przykład chcemy zdobyć, no to już też jest aktywne i możemy się udać. Myślę, że
niezła opcja dla osób, które chcą sobie zgromadzić sprzęt. Dobra, ja nie mam żadnego patyka. To zapal pochodnie. Rozpalamy pochodnie, jakiś tam węgiel, jak jest chyba. Spalaj, beczek, spalaj, bo sobie tutaj zapiszemy. That's done. A dlaczego żarzące się w węgle są? Już tak krótko było. Dobra, gaś. Przydałoby się tutaj dołożyć czegoś więcej, bo... No nie chcę tak... Pewnie się to tam zgasiło, bo chyba będzie wieczór, no właśnie. Nie chcę sobie tutaj zapisać, pospać troszkę. No bo pomyślę teraz, czy się udać tam na wieżę. Ale skoro nie trzeba, już można zrobić drugą podejść. Nie ma problemu. No dobra. Możemy iść też na skażone ziemię, ale my szukamy tutaj przepisów. Mam inny cel tutaj. Przerobienie opowieści. Ach, może postawię tutaj. Może już Will ma taki wysoki poziom, że wystarczy. Ale dobra, ja tutaj sobie zapiszę. I zobaczymy, gdzie to tam się spotkamy dalej.